jesteś tam? Hej, Bea. Dobra, albo jestem szalona. No jesteś. Albo totalnie przystojny koleś się na mnie gapił, jo? Poczekaj, ktoś tu się do mnie dobija. Hola, Bea, amigo. Cześć, Mila. Słyszałem, że podobno wpadłaś jakiemuś kolesiowi w oko. To prawda. O matko, on jest przystojny i... Jak koleś? Cześć, Oskar. A taki jeden ze szkoły. Bea, to tam jakieś ciacho na ciebie leci. No? Karpiola, koi, nie uwierzycie. No, zaraz wam powiem, co się... Ojej, ale ty masz powodzenie. Mama, to poufne. Chcesz coś ode mnie? Upiekłam twoje ulubione ciasteczka. Okej. Gorące, prosto z pieca. Okej. Twoje ulubione. Ja nie mogę, matko, jesteś nie do wytrzymania. Wybieram się za chwilę do galerii z przyjaciółkami. Jest już po dobranocce. Mama, dopiero piąta. Och, to niesprawiedliwe, nigdy mi na nic nie pozwalasz. O, nie przesadzaj. A teraz wstawuj, bierzamy. Przeczytam ci bajkę. O Piotrusiu Jesiotrusiu, czy kijaneczka jak laleczka? Czy to takie trudne pozwolić komuś żyć? Wiesz, kiedy już będziesz dorosła, będziesz robić co chcesz. Ale całe szczęście to daleka przyszłość. Daleka! Och, kocham cię, maleńka. Słodkich snów! Jeśli taka jest cena wolności, to proszę bardzo, będę dorosła. Muszlala, zmiana planu. Galeria odwołana, ale pilnie potrzebuje dużych poduszek na ramiona. Ta bomba zaraz wybuchnie. Hej, Milo! Dlaczego ta staruszka czeka na szkolny autobus? A bo ja wiem, coś jej się pomieszało. Zapytam ją. Co słychać, babcia? Na co pani czeka? Na karawan czy na co? Odejdź, chłopcze. Czekam na taksówkę. A, tak. Może dotrzymać pani towarzystwa. Wie pani, czuję ból na myśl, że taka fajna staruszka jak pani podróżuje sama. Milo, to ja, Bea! Coś ty zrobiła z twarzą? Postanowiłam stać się dorosła. Ta-da! Mam wrażenie, że lekko przegięłaś z makijażem. Lepiej. Dorosła? Czekaj, o co tutaj chodzi? O to, że mam dość ograniczeń związanych z byciem nastolatką. Więc wychodzę do świata, gdzie mogę wieść prawdziwe życie niezależnej kobiety, którą się czuję. Do boju, rybo! Zrobiłaś coś, o czym wszystkie marzymy, ale brak nam odwagi. No, totalnie. Od buzów aż po szerokie ramiona. To moja robota. Brawo. Ale masz odjechaną stylówę. Nie tak szybko. Bycie dorosłym to nie tylko stylizacja. Chodzisz do liceum. Bzdety, bzdety, tralalu. No i nie masz pracy. To znajdę, tralalu. Ta, no i... Ty nie masz? Ogarnij się, Oskar. To dla mnie bardzo ważne. Nie widzisz, potrzebuję wsparcia. Ale ja... Będę tęsknił. Skrycie! Oskar! Nie przejmuj się, stary. Jak tylko Bea znajdzie fajną robotę w mieście, to nas zaprosi. Prawda, Bea? No jasne! O, jest taksówka! Trzymajcie kciuki! Ale odjazd!